jak pracować ze swoimi przekonaniami. Przekonania to subiektywne opinie, które dotyczą własnej osoby lub otaczającego nas świata. Nie jestem wystarczająco dobry, jestem słaby, nie dam rady. To właśnie tak mogą one brzmieć. Są to myśli głęboko zakotwiczone w naszej głowie, które mogą nas ograniczać i sabotować. Często nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy. Bywa również tak, że nie potrafimy się ich pozbyć. Jednak możemy je przekształcić i zastąpić pozytywnymi myślami, które będą sprzyjać naszemu rozwojowi. Jak rozpoznać swoje przekonania? Pomocne może okazać się przyjrzenie się sytuacjom, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Wtedy, kiedy odczuwasz negatywne emocje, zdenerwowanie czy strach, skup się na tym, co się za nimi kryje. Zastanów się, jaka myśl wywołała te nieprzyjemne emocje. Być może jest to właśnie przekonanie, które cię ogranicza. Dobrą okazją do ich poznania może być również próbowanie nowych rzeczy. Robienie czegoś po raz pierwszy zmusza nas do myślenia i wyjścia ze schematu. Dzięki temu możemy zyskać wiele spostrzeżeń na swój temat, ale także przyjrzeć się swoim ograniczającym postawom. Może pomóc nam też rozmowa z drugim człowiekiem. Podczas niej zwróć szczególną uwagę na słowa, których używasz. Za słowami takimi jak zawsze, wszyscy, każda osoba mogą kryć się właśnie Twoje przekonania. Możesz także skorzystać ze wsparcia coacha. Specjalista pomoże Ci dojrzeć negatywne podejście i przedstawi ćwiczenia, które pomogą Ci sobie z nimi poradzić. A jakie przekonania ograniczają Ciebie? Czy udało Ci się jakieś rozpoznać? Koniecznie daj znać w komentarzu. Podobają Ci się nasze treści? Zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i kliknij dzwoneczek.